Hej, cześć, siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj gramy sobie w nowy tryb Rocket Simulator, czyli symulator bycia rakietą. Tak więc jeżeli wam się będzie podobało, to oczywiście nie zapomnijcie zostawić łapki w górę. I lecimy, lecimy tutaj, klikamy oczywiście play. No i cóż, nie pozostaje nam nic innego jak po prostu zostać rakietą. Na tym to chyba polega z tego co widzę. Ja sobie ogólnie pograłem chwilkę, powiedzmy przed odcinkiem, żeby tylko zobaczyć mniej więcej na czym to polega. I polega to na tym, że Jesteśmy rakietą. Możemy się nawalać z innymi. Zaraz wam pokażę, że tutaj inni sobie latają. Wciskamy i lecimy. To jest najgłupszy tryb, jaki widziałem w swoim życiu. Naprawdę. Naprawdę. Nie widziałem głupszego trybu w Robloxie. Jak symulator bycia rakietą. Ale dobra. Ale dobra, przetestujmy go ogólnie. Zobaczmy, co tu można robić, z czym to się je. No na pewno można latać i wskakiwać na drzewa. To jest pewne. To jest pewne. Ale z tego co widzę, tutaj mam jakieś Rocket Effects. Okej, czyli to jest mniej więcej jak w Mining Simulatorze i w innych tych symulatorach, gdzie możemy sobie jakieś tutaj kupić. Okej, AT 50, czyli będziemy mogli sobie kupić Lightning za 50. Tu chyba mam jakiś moc, którą ładujemy. I za każdym razem jak użyjemy, powiedzmy, naszego skoku, tego, nie wiem, zmienia się w rakietę, to otrzymujemy troszeczkę powera i będziemy mogli później sobie różnego rodzaju tutaj efekty zakupić. No właśnie ktoś mnie zabił, to dzięki, najlepiej na świecie. Dobra, odlećmy gdzieś daleko, żeby nikt mnie nie znalazł. Przy okazji podładujemy sobie troszeczkę power, tak. Czyli za każdym razem jak lecimy, to ładuje nam się jeden power. Ogólnie muszę przyznać, że grafika jest bardzo fajna. Nieraz na trybach... Boże, ziomek jak daleko poleciał. Nieraz na trybach po prostu grafika jest słaba, ale tutaj, z tego co widzę, to jest całkiem fajnie, muszę przyznać. Bardzo ładnie to wszystko wygląda. Co prawda te skały wyglądają jak takie troszeczkę wieżowce, ale to nam jakoś chyba nie będzie tutaj, powiedzmy, przeszkadzało. Dobra, zobaczmy. Mamy też jeszcze coś takiego jak Game Passes, czyli... O kurde! Naprawdę? 3 razy power za 600 robuxów, no to jest za drogo. Removes the cooldown between launching, czyli za każdym razem jak się wystrzelimy, to musimy chwilkę odczekać. Za 200 robuxów nie będziemy musieli czekać, będziemy mogli się wystrzelać w kosmos, powiedzmy w nieskończoność. I za 100 robuxów 3 razy większa prędkość biegania. Wydaje mi się, że to nie jest jakoś potrzebne. Znaczy takie nieprzydatne rzeczy, co najwyżej ten power razy 3, ale niestety power kosztuje nas. Dobra, rozwalmy tego ziomka. Zobaczymy, co się wydarzy. Mogę go rozwalić? Nie mogę. Muszę go jakoś specjalnie trafić, czy co? Boom. Nie da się, okej. Może on po prostu ma jakiś wysoki level i nie jestem w stanie mu nic zrobić. Póki co, ładujmy sobie moc. O kurde, najgorzej na świecie, wywróciłem się. Dobra, póki co ładujmy sobie moc. Spróbujmy tam kogoś zabić z tych ziomków, co tam sobie biegają. Zobaczymy, co się wydarzy. Tu mam chyba jakiś... Ojejku, oni mają już jakieś lepsze efekty. Nie no, najgorzej. Napisał siema ziomek. Jak chcecie rozwalić. To mu nic prawie HP nie zabiera. Mam po prostu za małą moc. Na tym to polega, okej. Boom. Okej, coś tam mu zabrałem życie, ale niestety za dużo mu nie zabrałem, więc no, że tak powiem, trochę średnio. Ale okej, przeskoczyliśmy. To jakiś Polaczek nas ściga. Boom. Wow, okej. To nieźle. Okej, widać, że jak widać nie mam z nim szans. Zobaczmy od ilu się odblokowuje, od 50. Okej, więc jeszcze trochę musimy się tutaj z typami pozderzać, powiedzmy, żeby te 50 sobie tej mocy naładować. Okej. Spróbujmy może w kogoś, nie wiem, zaatakować. Nie wiem, albo mi się wydaje, no tak, trafiłem na serwer, powiedzmy, prosów. Mamy dwóch tylko, którzy są słabsi ode mnie, więc ich powinienem atakować. Mamy, jest tutaj ten, bekonowe włosy. Jest szansa, a nie, on jest dobry, okej. MLG, coś tam, coś tam. Spróbujmy go rozwalić. Boom. Nie, on jest o wiele lepszy z tego co widzę. Ale widzę, że tu ludzie grają trochę, mają tej mocy całkiem sporo. Bycie rakietą! Zawsze o tym ma... co to jest? Halo. Okej. Coś tutaj widzę. Coś wielkiego, jakąś latającą wyspę. Halo, ja chcę tam wejść. Ej, gdybym mógł go rozwalić, tego ziomka. Gdyby mi się udało. I atak. Gin. Boom. No, prawie zginął. Znaczy, prawie zginął. Ja zginąłem, a on prawie zginął. Dobra, chodźmy do tej wieży. Zobaczmy, co to jest w ogóle. Ej, nie mówcie, że tam trzeba wejść na sam szczyt, żeby ukończyć tryb.
To by było trochę dziwne, gdyby coś takiego było potrzebne. Ale dobra, zanim dojdziemy, możemy sobie kupić nowy efekt za 50. Czyli taki, powiedzmy, efekt piorunowy. Zobaczymy, czy to będzie fajnie się tutaj sprawdzało. Boom. Okej. Wygląda całkiem spoko. I z tego, co widzę, chyba latam troszeczkę dłużej już. Przynajmniej takie mam wrażenie. Ale nie wiem, czy to tak faktycznie działa. Octagon Tower. Okej. I co tutaj możemy... Oh, come on. Muszę znowu tam podejść. Naprawdę. Dobra, lecimy. Boom. Okej. Pięknie. I do przodu. Okej, możemy sobie tam polecieć, co nie? Tylko, że te... Szczerze mówiąc, ten piorunkowy efekt nie wygląda jakoś super. Dobra, Octagon Tower. I co? I mamy tam wejść, czy co? Czy mamy tam polecieć? Zaczynam się zastanawiać powoli. Mamy tu jakiś wielki tower, ale jak się tam dostać? To jest dobre pytanie. Czy tam w ogóle się da dostać? To mnie najbardziej ciekawi. Czy jest to możliwe, czy też nie? Dobra, ogólnie chciałbym kogoś zabić i zobaczyć, czy powiedzmy dostanę więcej. Tam ludzie latają, jak oni to robią? A, w ten sposób, okej! To ma sens, no tak, bo teraz dłużej lecimy. Jesteśmy w powietrzu. Więc możemy polecieć na tą wyspę. Wow, okej. Myślałem, że tutaj można tylko sobie tak troszeczkę latać. A tu widzę, że możemy naprawdę zamienić się w rakietę i po prostu polecieć na jakąś tutaj dodatkową wyspę, okej. Wygląda to dość ciekawie, muszę przyznać. W końcu mam już więcej powera, więc też... Dobra, spróbuję na tym drzewie wylądować. Czy mi się uda? A, come on! No nie udało mi się, ale dobra, spróbujemy to zrobić w ten sposób. Tak jest? Ha! Dobra, jesteśmy na drzewie. Okej, tak więc nie wiem, czy da się tam w ogóle wlecieć na ten Octagon Tower, ale jak widać jest mega, mega wysoki. Nie wiem, czy to jest w ogóle możliwe, czy ktokolwiek tutaj próbuje tam wlecieć. Okej, tu jest w ogóle tablica wyników z tego, co widzę. Co 145 tysięcy powera. No, że tak powiem, Corblox jest po prostu tutaj mistrzem. O, można sobie usiąść na ławeczce, chociaż powiedzmy, że ta ławeczka jest zdecydowanie za duża. Dobra, lądujemy, bo tu już jacyś ludzie za mną pobiegli. Lądujemy! Jestem rakietą! Łooo! Jestem rakietą. Chociaż szczerze mówiąc, efekt ognisty mi się bardziej podoba. Za 150 będziemy mieli toksyczny, więc troszeczkę nam jeszcze brakuje, ale ten efekt, powiedzmy, ogniowy bardziej mi się podoba. Jest taki, kurczę, bardziej rakietowy, powiedzmy. Dobra, czas się pobić. Czy jestem w stanie kogoś tutaj w ogóle załatwić? To mnie ciekawi. Czy jest to możliwe? Boom. Okej, oni są w ogóle w barierze ochronnej. Chyba im nie mogę nic za bardzo zrobić. Ten ziomek sobie stoi, dobra. Wykorzystajmy to. I zaatakuj... O kurde, ruszył się. No nie, uciekł mi. Boom. Ach, przeskoczył. No nieźle, Detnicki tutaj uniknął naszego ataku. Dobra. O. Mogę go... Ale to jest, kurczę... Boom. Jesteś fanem. Dobrze. Dobrze, że jesteś fanem. To wykorzystam i cię zniszczę. Nie wiem, czy dostaje się więcej powera, gdy się kogoś zabija. To mnie ciekawi. Jesteś fanem? Okej. Jeszcze jeden hitek i nie żyjesz. O nie, ja nie żyję. To najgorzej. On też się rozsypał. Ale nie wiem, czy ogólnie dostaje się coś więcej. Coś więcej, powiedzmy. Coś więcej powera, jeżeli się używa po prostu ten. Jeżeli się kogoś zabija, tak? Więc tego nie wiem jeszcze. No dobra, póki co możemy sobie coś tutaj polatać. Spróbować kogoś załatwić, tak? Jeżeli się uda, no to byłoby naprawdę spoko. Boom. Elo. Chodź tutaj. Boom. Rozsypałem go i nie wiem, czy dostałem. Nie, to ja się rozsypałem. Ja nie rozumiem. Widzisz? Ile można w kogoś bić? Ja biję i ja tracę życie. No to jest bez sensu totalnie. Plus jeden power. Ale rozsypał się, tylko czy ja go zabiłem? 108 mamy, więc no... Jeszcze nam trochę brakuje. No inni we mnie przywalą i po prostu od razu ginę. Nie rozumiem tego trybu nieraz. Halo. Chcę w kogoś załatwić tutaj. Dobra. Bekonowe włosy. Boom. Plus jeden power. Nie, no to nie trafiłem go na pewno.
Closed player. Okej, załatwiłem go. Chyba nie dostałem powera więcej, takie odnoszę wrażenie. Do zabicia chyba nie ma po prostu powera. No dobra, lecimy sobie w górę jeszcze na chwilę na tą wyspę. Zobaczymy, co tutaj jeszcze można ciekawego, chociaż w sumie... Spróbujmy polecieć tam, ale... Wydaje się tak wysoko, że nie wiem, czy to jest w ogóle możliwe. Co jest w ogóle możliwe? Żeby tam wlecieć? To jest dobre pytanie, czy to jest w ogóle możliwe? No bo zobaczcie, jak to jest wysoko strasznie. Tak jakby końca nie było widać. Jeżeli wiecie, to napiszcie w komentarzu, czy w ogóle wam się udało tam dotrzeć na szczyt, powiedzmy, bo to jest... Wow, to jest po prostu mega, mega wysoko. Dobra, jeszcze 25 powera, więc sobie to doładujemy. W sumie to nas chyba nikt nie dosięgnie z tego, co widzę, jak tak w kosmosie jestem. No w kosmosie, powiedzmy w przestrzeni powietrznej, w niebie, tak? Sobie latamy tutaj. Więc bardzo fajnie. Tylko kwestia, czy da się tam wlecieć na sam szczyt. Mogę spróbować, tak? Jak to się mówi. Mogę spróbować. Ale czy mi się uda? No nie mam pojęcia. W górę. Okej. Nie wydaje mi się, żeby mi się udało. Dobra, spadamy. Wydaje mi się, że nie mamy szans, żeby tam się dostać. Zobaczymy, czy coś się stanie, jak spadnę? Nie. Jestem rakietą, jestem człowiekiem rakietą, więc... Cóż może mi się stać? No chyba nic na to wychodzi. Dobra. Załatwmy jeszcze kogoś. Giń! Kurde. Czego trafiłem w ogóle? Bum, tego na pewno trafiłem. I znowu go trafiłem. Ej, nie rusza się, to mamy szansę... Mamy szansę w końcu kogoś załatwić. Cześć. Cześć, rozsypałem się troszeczkę. No, trochę lipa. No ale dobra, tak mniej więcej ten tryb wygląda, co nie? Po prostu się zderzamy i latamy, jesteśmy rakietą. W ogóle ktoś z was chciał kiedyś zostać rakietą? Jeżeli tak, to macie tutaj świetną okazję. Boom. Jakiś Tomek tutaj napisał elo. Tomek, musisz się poświęcić dla dobra ogółu. Musimy poświęcić twoje bekonowe włosy. O, atakujesz mnie. Boom. No i jak to jest możliwe? Jak to jest możliwe, że on mnie jest w stanie zabić, kiedy jest rakietą, a ja nie? Nie rozumiem, kompletnie nie rozumiem, jak to za bardzo działa. Dobra, tam się nie ruszają ludzie. No to atakujemy. Boom. Jeszcze jeden hitek. Nie w tą stronę! No i ktoś go rozwalił, najgorzej. To ludzie po prostu tak agresywnie grają. Masakra. Zabij mnie, please. O Boże. No chciałbym, tylko że ktoś inny już go wykończył. To jest problem. Dobra, mamy 154 powera, no to załóżmy sobie jakiś jeszcze efekt. Powiedzmy, toksyczny efekt. Tego nie chcemy. Dobra, mam nadzieję, że ten tryb będzie... O Jezu, najgorszy efekt na świecie, zobaczcie. Kompletnie nic tu się nie dzieje, tylko lecą jakieś takie kwadraciki. Zielone. Toksyczny efekt nie wygląda zbyt dobrze. Nie lubimy toksycznego efektu, zdecydowanie. Nie jest fajny, nie ma co ukrywać. Boom, dobra, wracamy do naszego normalnego efektu. Czyli... come on, czemu mnie zabijacie? No tak, w sumie na tym to polega ten tryb. Nie mam co narzekać. Czyli ognisty tryb, bo uważam, że powiedzmy... No, trail, tak? Czyli ten trail jest po prostu najlepszy ognisty. Nie ma co ukrywać. Najlepiej wygląda. Chyba, że tam dalej są jeszcze jakieś inne fajne. Stream. Demoniczny. Niebieskie cubesy. Purpurowe. Bąbelki, bubbles, albo bańki mydlane. Okej, ktoś mnie zabił. Purple bubbles. Chmury. Chmury, o, electricity na 1000 się odblokowuje. To może być spoko. Eksplozja też może być spoko. Sparks. Sparks może jeszcze będzie fajne. Na 5000. O kurde, ludzie stoją i spamują wszędzie. Dobra, jeszcze raz, może nie zginę. I uwaga, za 10000 plazma. Okej, plazma może być jeszcze fajna, powiedzmy, tak? Nie ma co ukrywać. Dobra, lecimy na wyspę i na wyspie sobie zakończymy ten odcinek, bo jednak to będzie takie bezpieczne miejsce, gdzie nikt mnie nie znajdzie. Chyba, że lecą tu już za mną, kurczę, fani. Już są na wyspie niektórzy. Już czekają. Dobra, tu się schowamy.
Dobra, tak więc myślę, że w tym miejscu będziemy sobie kończyć ten odcinek. Mam nadzieję, że się wam oczywiście podobało. Jeżeli lubicie ten tryb, to oczywiście znajduje się w opisie. Jeżeli nie graliście, no to możecie sobie zagrać. I to tyle w tym odcinku. Trzymajcie się, do zobaczenia i... Uwaga, skok wiary! Rakietowy skok! Lecimy! Dobra, trzymajcie się, cześć!